Nie, tędy jeszcze nie mogę, nie muszę iść. Czy ja gdzieś tutaj mogę Marychę z Autopsy Room is Locked? Gdzie ja mogę tutaj... tu chyba będą Marychy. Więc nie będę musiał się bać przy używaniu tych, które już mam. Bo znajdę zapas. O, 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 o. Thank you so much. Nie, co to kurwa były za odgłosy, które zrobiłem przed chwilą, ale hej. Teraz czuję się dobrze. B1 mapa, z której tak już chyba nie skorzystam, bo mam to miejsce w małym palcu. Ale tutaj jest coś do zrobienia. Tak, tak. Tutaj trzeba, no, mniej więcej ta zagadka polega na tym, żeby dojść do 80. Można to bardzo łatwo zrobić. Down. Up. Down. Up. Yay! Power supply, ok. I teraz... Chyba pokój autopsji będzie otwarty. Więc trzeba będzie tam zajść. I tam będzie bardzo przydatny przedmiot. Który powinniśmy wziąć. Nie? To... Znak zapytania? Card reader, ale tutaj zamknięte, dobra. Spróbujemy parking. Mogę pójść tędy w sumie. Tak się zastanawiałem, którędy powinienem pójść najpierw, czy na parking, czy tam, czy gdzie ten, czy tam po drugiej stronie, ale no, walić to pójdę tędy. A nie, dobra. Tutaj do tego miejsca mamy dostęp, kiedy gramy Leonem. Jest wielkim, niezależnym, napakowanym facetem. Oczywiście, żeby sam ciężarówkę przeniósł. Znaczy no, sam tego nie robi, tylko z pomocą. Ale no, to byłyby spoilery, więc nie mówię. Spoilery do kurwa gry, która ma ponad 20 lat, no. Ale kto wie? Zresztą i tak to nie jest, nie koncentruję się za bardzo na fabule w tej grze, bo jakbym się koncentrował, to bym nie pierdolił podczas cutscenek, nie? Ja być robot! Tu chyba też będą piesie. O, i Marysie. Tako. Tako. And let's go. No chodź. Kurwa. Głupie pchlarze! Nie gryźć mnie! Zaraz, zresetuję ich. I wrócę. I nauczę ich sztuczki zdechu pies, tak jak tamtych poprzednich. I będzie git. No. Azor! Zdech pies! Siad! Daj łapę! Wait. Zrobię tak. Siad, kurwa! Zdech pies! Combine, dobra. No. Double zdech pies. Hihi. Jestem okrutny. Ja tutaj mogę iść, ja wiem, że... A tutaj dziura. Znaczy się, no, do kanalizacji te, jak to się nazywają, otwory. Kurwa, ja umieć dobrze gadać po polskiemu. Mhm. O, hell yeah! Zapomniałem, że tutaj save room. Okej, okay, więc tak.
pomyślmy, co teraz będzie. Chyba wiem, co teraz będzie, więc lepiej save'nąć. Ale jeszcze nie powiem, co będzie. Będą spoilery! Story room! R. Dobra, ty idziesz... tu. W sumie zawsze lubię stakować przedmioty ze sobą, bo... no, lepiej to, niż mieć rozbabrane, kurde, gówno w skrzyni, nie? Też z drugiej strony to... Ne. O! Ty mała gnojowico, czy ty chcesz zostać zjedzona? Ten potwór Yanderedev cię znajdzie! Ona chce się z nim spotkać! I co ty kurde zrobisz? Wait, Sherry, don't go alone. Sherry, Sherry. I tak oto będziemy grać teraz małym Lachonem, który ma first aid spray. Więc no, to będzie dość krótkie. Ale no, możemy tu zginąć. I musimy uciekać od pedofilskich zombiaków. O, dobra, i od piesiów trzeba wiać. Kurwa! Wciąż jestem fajny. Kurwa, won! Ups! Kurwa, zajebiście, no! Weź się odczyp, Azor! Ale jak ja tutaj wrócę, to was nauczę, jak sztuczki zdechu pies. I w ten oto sposób chyba moja ranga poszła się jebać. Szczerze mówiąc. Jak ja te psy unikałem, do jasnej cholery, nie pamiętam. Slalomem? Tak czy siak, dostałem granaty, więc hej. Spróbuję slalomem to zrobić. Tokyo Drift! Wrum! Wrum! Kurwa! Ha! O mój Boże, Sherry powinna być odblokowaną postacią w Mario Kart. Ale można zawsze z niej zrobić mi. Fuck, zjebałem. Nie powinienem był napełniać tego wodą. Najpierw trzeba ten pudła ten ruszyć. Wiem! Wiem! Woda się opróżnia. Czy możemy, no, tą scenkę pominąć? Nie, oczywiście, że nie. Ona jest zbyt ważna fabularnie, nie? Okej, i teraz. Mała dziewczynka będzie ruszać, kurde, pudła. Go, bitch, go! O! Ta przynajmniej ma jakieś siły, nie to co Ashley z Resident Evil 4. Chociaż Ashley jak pierdolnąć drzwiami potrafi, to jak pierdolnie, to pierdolnie. No. Równiutko. Nie tak jak ci speedrunnerzy, którzy nawet równo pudeł nie potrafią ruszyć. A, bo to milisekundy jej zabiera. Pfu! Kurde. Trzeba być równiutkim i schludnym, a nie robić wszystko byle jak. Co z tego, że ci kurde milisekundy to... No właśnie. Hell yeah. Najgorsze jest to, że znów będziemy musieli bawić się w Tokyo Drift. A jako, że nie mam już spraya, to trochę się boję, że dostanę po łbie. Całe szczęście zapisałem przed chwilą, więc no. Nie będzie tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jej. Nic więcej nie ma?
Chyba tak, to chyba wszystkie przedmioty, które możemy z Sherry znaleźć, więc spierdalamy stąd. Kurwa! Brum! Wypierdalaj! Brum, kurwa! Zjebałem. Nie poszedłem tam, gdzie trzeba. O mój Boże, zjebałem! O! Sherry, słuchaj! Lecimy! Nie możemy dostać tu game overa, rozumiesz ty to? Brum, kurwa! Brum! Spierdalaj! Jeb się! Udało się! Jestem ciekaw, ile miałem HP, ale już nie sprawdzę. Ty głupia mała flądro, prawie zginęłaś! Co z tego, że zostałam prawie zagryziona przez Malika i Szalika? No, chyba że ciebie psy zagryzą. Wait, Sherry, come back. Sherry, Sherry! Głupia flądra. Dobra, bierz to, bierz to, bierz to, bierz to, bierz to. Brum, brum, kurwa, też drifty trzeba robić. Ale hej, przynajmniej nie padłem. Ja pierdzielę. Le. Czy powinienem sejwnąć? Która to godzina? 23. Myślę, że... Mogę sejwnąć, ale mogę kontynuować trochę dalej. Jeszcze troszkę i... no, zobaczymy. Klucza ze sobą zostawię, może... Full heala zostawię też. Czekaj, nie, 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 ja chcę... O! Save'nę jeszcze raz. Nie chcę powtarzać tego kurde Tokyo Drifta po raz kolejny. Bardziej dlatego, że mi się nie udawało. Wielkie dzięki Sherry za zjebanie mojego kurde i tak już zjebanego rankingu. Ale hej, dobra, nieważne. Zdarza się. Tak to tylko casual playthrough, że tak powiem. Chociaż nie, może raz w życiu udało mi się A dostać. Ale nie wiem, I don't give a fuck. I don't give a fuck. Dobra. Gdzie mogę z tym kluczem pójść? Oto jest pytanie. Pomyślmy. Muszę zerknąć pewnie na mapę. MY FUCKING GOD! Czej, 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 czej. Powinienem tam wrócić. Bo... Fanty tam są. Więc pójdźmy po granatnik. Bo nie chcę z nimi też się pierniczyć. Kurde, jaki ja jestem brutalny. A no, co zrobisz? Jak kebaby mnie atakują. Pomyślmy. Dobra, najpierw spróbuję tamte fanty dostać. Nie wiem, czy ten pokój z autopsji będzie już otwarty, czy nie. Może po prostu tylko czas marnuje. Ale nie wiem. Jak ten pokój się otwierało do autopsji? Fuck. Normalnie powinien być otwarty, no bo ten... Elektryczność została...
ten. Elektryczność już jest. Nie. Więc jak na moje. Powinno być otwarte. Czy nie? Czy ja sprawdzałem wcześniej, jak otworzyłem te. Kurwa. Dobra, mam tutaj lukę jedną, trochę taką w pamięci. Najgorsze jest to, że nie mogę zobaczyć w spokoju co i jak, bo te skurwysyny kebabowskie tam są. Z dużymi jęzorami. Ech! Ale to nic. Mam dużo amunicji, mogę kurde trochę wymarnować, żeby mieć spokój mentalnie. Gdzie tego trefla mogę użyć? Kurwa, cały czas mnie to niepokoi w mojej główce. Powinienem też tutaj te sznurki gdzieś wsadzić, te kabelki. Chociaż nie, kabelki raczej się nie przydadzą mi. Nawet jak zombiaki wejdą, to będą miejsca, w których praktycznie już wcale nie będę chodził. Ha, two shot! Słyszę, że jeszcze jest. Tam jest. Ha, już jestem ranny, no trudno. Ale przynajmniej ubite skurwysyny są. To jest najważniejsze. A to w serii... O, właśnie! Też mi się tak zdawało, że powinno to już być otwarte. No. Oh my god. Ale to nic. Tutaj idziemy tylko po to. I spierdalamy jak najszybciej. Ha! Jesteście za wolni. Tak, i tę kartę używa się tutaj o. Żeby zdobyć dużo fantów. O tu. Tak o. I tutaj jest całkiem interesująca sprawa. Zaraz zobaczycie. O, dużo amunicji. To po pierwsze. Powinienem wziąć ze sobą pistolet na razie. Chyba tu marihuanek nie będzie niestety. Aha. Tak mi się wydaje, że nie będzie ich. No i tutaj o. Tutaj mamy do wyboru ten machine gun albo kolejne dwa sloty do inwentarza, no nie? I możemy tutaj wybrać jedno, bo drugie zostanie dla Leona B. No, dla Leona w scenariuszu B, no nie? Więc myślę, że chyba Leon w scenariuszu B musi więcej tam latać, o ile dobrze pamiętam. Więc my weźmiemy machine gun. Kurwa! Sorry, Leon! Ja biorę torbę. No. I tak, i... tu jest broń maszynowa. Powinnam to zostawić Leonowi. Nie. Nie bierzemy. Jednak zostawimy to Leonowi. Chociaż no, to jest taka jedyna miejscowa w całej grze, w której no... taka podzielność przedmiotów jest, no bo co z tego, że kurde rozpierdzieliliśmy, okradliśmy cały komisariat, no nie? Co z tego? Ale ten przedmiot musimy zostawić Leonowi. Chociaż nie musimy, bo możemy go zawsze wziąć ze sobą, ale no, ja tam nie wziąłem. Kto wie, może Leona B scenariusz też zrobię, więc... Więc kto wie? A lubię takie kontinuum fajne. Zachowywać. Całkiem spoko sprawa. Szkoda, że więcej nie ma takich sytuacji w tej gierze. Okej, dobra. Co ja teraz z tym kluczem mogę jeszcze zrobić? Dobra, pierwsze co powinienem zrobić, to się uzdrowić. I wziąć kolejną zieloną marychę z inwentarza. Pomyślmy. W sumie to jebać, użyję te kabelki.
w tym jednym miejscu, w którym powinienem ich użyć. Bo kto wie, może jednak będziemy musieli tędy pójść czy coś. A w sumie całkiem, chyba już za niedługo te cholerne zombie się dodatkowe wedrzą do komisariatu i później będzie gangrena, że ja pierdziunię. To zrobimy tak. Kord. Jest. I tutaj użyję. Bo jednak to jest miejsce, do którego mogę jeszcze wrócić może parę razy. O tu, o, ten korytarz z tym kebabem, którego spotkaliśmy po raz pierwszy. Tutaj. Tak, bo jeszcze tamte miejsce przy tych garażach i tak dalej, ono się nie opłaca w ogóle, by zasuwać te rolety, bo teraz już więcej tam nie wejdziemy, nie, nigdy w życiu. Raczej wszystko, co chciałem wziąć, to wziąłem i co było do wzięcia, to z tym raczej problemu nie powinno być. Dobra, mapa. A, okej, już czaję, gdzie powinienem iść. Powinienem jeszcze się wrócić tam jednak, bo widzę, że jest jedno miejsce, którego nie zwiedziliśmy. A powinniśmy chyba. Chociaż nie ma tam chyba nic takiego. Tam są same opcjonalne rzeczy, ale hej, kurwa, darmowe fanty. Kto by tego nie chciał, nie? Jesus Christ. Już powinienem za niedługo kończyć, ale dobra. Przynajmniej jeszcze wykorzystam ten klucz do końca i... myślę, że powinno być gitowo potem. Duo. A tutaj kurwa zaraz się wedrą, akurat wtedy, kiedy nie trzeba, nie? Ale to nic, mam trochę amunicji, więc dalibyśmy radę ich odeprzeć, nie? Szczerze mówiąc, nie, i tak nie byłoby ich aż tak dużo. Okej, co my tu mamy? Magnum tu chyba będzie. Czy Magnum jest tu Claire? Tak czy siak, nie wiem, jakaś broń na pewno nowa. Nie, kurde, to nie Magnum. Tylko... Acid Rounds. Tu chyba normalnie klonem się gra, to Magnum się dostaje. Tak. Whatever, wszyscy chorują na koronawirusa. His throat and abdomen have been torn out. Gówno mnie to obchodzi, dawaj ammo. Albo portfel, albo oba. Nie no... Czyli no, to miejsce było kompletnie opcjonalne. Chociaż no, dostaliśmy ten... granaty kwasowe chociaż. Więc no, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Chociaż liczyłem na Magnum. Ale no, zapomniałem, że Claire nie ma Magnum tutaj. Dobra, gdzie teraz? Czy powinienem tam... Chwila. Myślę, że chyba powinienem wziąć ze sobą jakąś broń, bo tam będzie kebab. Tam, gdzie teraz idę. Więc, no, nawet jeżeli nie będzie, to no, przezorny, zawsze ubezpieczony. Mam, kurde, pojemną dupę teraz, więc mogę brać, co tylko chcę. Bardziej szaleć z tym wszystkim. Whee! It's a me! Kurwa, głodny jestem. Serio, muszę coś zeżreć. Wezmę granatnik po raz kolejny, bo nic innego nie mam w sumie. Bogan, do czego mi się przyda, jak on siły odrzutowej nie ma. Może na wszelki wypadek jeden flame rounds. Kto wie. Chociaż... co ja tam takiego będę potrzebował? Nie, no dobra, nie będę gdybał, po prostu pójdę, zobaczę, co tam jest. Konkretnie i
I wtedy, jak będę coś potrzebował, to po prostu się wrócę. Znowu! Ach, jak czysto i przyjemnie. I myślę, że jak zwiedzimy ten, ten pokój, to będziemy na dzisiaj kończyć. No, myślę, że jesteśmy gdzieś tak ponad, nieco ponad połowie gry. I tak, więc hej. Key is useless, wypierdalej. A kurde, zapalniczka tu będzie potrzebna! A! Wiedziałem! Jeszcze żyjesz? No. Paszą won gnoju. Okej, okay, już widzę mniej więcej co ja... Gdzie ja będę musiał iść dalej. Ale... To nie jest ważne, ponieważ muszę wrócić się po zapalniczkę. Ale no, tak jak powiedziałem, ogłosimy ten pokój i będziemy już kończyć na dzisiaj. Ponieważ... Chyba i tak już ponad 2 godziny siedzę? Może nieco mniej więcej, tak? Nie wiem. Kurde, mam tak bardzo podzieloną tą sesję nagraniową, że nie mogę powiedzieć. Ja mam, kurde, teraz na OBS-ie 37 minut. Więc no, ciężko powiedzieć, ile ja już tutaj siedzę. Nie patrzyłem na godzinę, kiedy zacząłem, więc no, mogę tylko powiedzieć tak mniej więcej. Dobra, więc tak, chowamy granatnik, bierzemy zapalniczkę, chociaż nie, czekaj. Mi się wydaje, że tam ten jakiś debil, kolejny kebab nam przyjdzie, ten, takie surprise madafaka zrobić i... Więc może wezmę jedną marychę dodatkową na wszelki wypadek, bo nie mam zamiaru się z nim tam bić. Kurwa, zapalniczka, gdzie jest? Tu jest. O. Przy okazji słyszałem plotkę, znaczy no nie wiem czy to jest prawda czy nie, ale jak się lata bez żadnej broni i tak dalej, to niby szybciej się biega. Szczerze mówiąc, ja nie zauważyłem różnicy między tym trybem biegania a tamtym trybem biegania, więc no. Nie wiem jak to jest. W sumie chwila. Nie, wydaje mi się, że nie, bo w sumie no, nawet ten, jakby to była prawda, jakbyśmy biegali szybciej, bez żadnej broni, to speedrunnerzy by z tego korzystali na pewno, a ja ten, no, parę speedrunów z R2 widziałem, ogólnie ze starszych rezydentów, i żaden z nich nie miał ten, w żadnym z nich postać nie po prostu biegała bez żadnej broni, więc no, wydaje mi się, że ten mit to jest tylko i wyłącznie mit. No, gówno prawda. Ten, kto to wymyślił, to w dupie był i gówno widział w trawie. A, dobra. Kolejny film to mogę sobie wziąć, tak dla fajrantu, chociaż nie jest potrzebne. Dobra, więc tak. Tu zagadka mniej więcej chodzi o tym. Czekaj. Chwila. Jak to było? Light the Queen, the King and the Jack. Król, królowa i walet, czyli tutaj trzeba ogarniać karty, nie? U, moje. Więc tak, król to jest 13, królowa 12, walet 11. Kurwa, zapomniałem w jakiej tej trzeba... Fuck. Zapomniałem, kogo trzeba najpierw. Królowa najpierw, później król i później walet, tak? Queen, King, Jack. Jeżeli to mi się uda, to oh my fucking god, jestem najlepszy pod słońcem. Yeah! Udało się! Moja zębatka. Bierz to. Nie obchodzi mnie to, bierz przedmiot. Dziękuję. Dobra, to tak. No, ogołociliśmy ten pokój. W sumie możemy iść nieco dalej, bo to szybko będzie, nie? Bo
tam, gdzie teraz tą zębatkę trzeba użyć, to tam normalnie dostaniemy kolejnego kawałka tableta. Więc wydaje mi się, że w sumie no, możemy jeszcze tam pójść, tak żebym miał wszystkie części i żeby już w następnej sesji na 100% móc pójść, wyjść z komisariatu, bo chyba już no, będziemy powoli wychodzić z niego. Więc tak. W sumie ten film po prostu zostawię, nie będę go nawet wywoływał. I don't give a fuck. Chociaż wiem, że po zdobyciu wszystkich dokumentów jakiś bonus się odblokowuje czy coś, ale nie wiem, nigdy tego nie zrobiłem, nie byłem aż tak zdesperowany. Stój, chwila. Stąd tablety, jakie mam. Tak. Tam, gdzie teraz pójdę, to dostanę drugą część niebieskiego, więc powinno być git. Korbka. I zapalniczka nie będzie potrzebna. Jedną marychę zostawię. I w sumie może wezmę tak dla Fajrantu te wszystkie te tablety. I no, żeby już być przygotowanym. Dobra, więc teraz. Wait, czekaj, czekaj. Nie. Przypomniałem coś sobie. Musimy iść po granatnik. W sensie, no nie musimy, ale no. Zapomniałem kompletnie o tym kebabie, który jest na samej górze, bo teraz na samą górę idziemy. To w takim razie może lepiej ciebie zostawię i ciebie też. I tyle. Czemu ja kurde na likery zaczynam mówić kebaby? No w sumie no, wystarczy spojrzeć na nich i to no, na ich soczyste mięsko i od razu głodny się robisz. To, że ja jestem głodny, nie pomaga. Dobra, Nas nie dogoniat! Nas nie dogoniat! Dobra, udało się. Jezus, zapomniałem, że oni się respią teraz już tu. Znaczy on. O, chwila. To te zombiaki, o których mówiłem wcześniej. Dobra, wy tutaj sobie wchodźcie, tu i tak już nigdy nie przyjdę. No, a tamte kurde skok blokowane są. Chociaż w sumie i tak też bym raczej już nie przyszedł tam, szczerze mówiąc. Już i tamtego miejsca, gdzie zablokowałem tych gnojów, też już nie zwiedzimy już. Już nie zwiedzimy już, no. Dobra, tutaj będzie gnojek, ale w sumie chyba nie muszę go rozwalać tak naprawdę. Gono. Powoli, ostrożnie. Ha, nawet mnie nie trafił. Jakby to było dostać buziaka od likera? Wsadziłby ci język w gardło i wyszłoby dupą. Niektórym by to pewnie się podobało, taki francuski buziak. Fuj. Dobra, tutaj zębatki się użyje. I możemy to włączyć i będzie działało. Chyba nas. Gdzie nas to poprowadzi? Ila, ja muszę tutaj skakać? Bluestone. Nie? Nie, czekaj, tu nie, bo ja myślałem, że tu będzie jakiś szyb czy coś, do którego możemy wskoczyć i gdzieś tam. Nie, bo to w scenariuszu Leona gdzieś jakiś szyb był. Kurwa. Ale dobra, tak czy siak mamy wszystkie tablety. Od Apple'a, nie wiem, od czego jeszcze, od Sony. I jakiś tam połamany, nie wiadomo skąd. Tak czy siak, no, mamy już cały ekwipunek. Odpierdol się. Więc no, możemy ten ekwipunek ze sobą wziąć. W odpowiednim miejscu gdzieś zapisać, nie? Chwila.
Gdzie ja mam iść, gdzie ja mam iść? Gdzie był ten? Gdzie był ten... jak to się kurwa nazywa? Biuro tego Ironsa. Gdzie waifu martwą tam na biurku sobie trzymał. Myślę, że tutaj na piętrze był. Tak, był tutaj na piętrze. Dobra, więc pójdziemy na drugą stronę. Chwila. Nie, tutaj. Pójdziemy na drugą stronę. Tam do tamtego pudła i do tamtej maszyny do zapisywania. Zapiszemy i będziemy na dzisiaj już kończyć. Więc no, mam nadzieję, że... takie wskrzeszenie... let's playowe z mojej strony wam się podobało. Ten gnojek mnie nigdy nie trafi, bo on jest ślepy. Ha! Dosłownie! Więc no, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, czy było git, czy było nie git. Ja tutaj już sobie pobiorę wszystko, co potrzebuję. Gdzie kolejne te tablety były? Kurde, czemu ja je ruszyłem? Tu są. Ej, czy będę potrzebował jakiejś broni? Co mnie następnego czeka? Nie pamiętam. Tak czy siak, w razie czego to się wrócę oczywiście. Czemu Incribona nie wziąłem? Tu. No i lecim. Kurwa, nie biegaj jak pijana Claire. Tylko użyj Incribona, dziękuję. Jej, dobra. Myślę, że tak patrząc na liczbę save'ów, które zwykle robię, to mój ostatni save jest zawsze jakiś 16, coś w ten deseń, więc można powiedzieć, że jesteśmy w połowie gry. Może nieco ponad w połowie gry, no nie? Tak czy siak, no. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że nie zapomnę przesłać tego wszystkiego na YouTube. Mam nadzieję, że FreeMake Videomaker nie będzie się pierniczył i wszystko mi to sklei tak jak trzeba, bo nie chce mi się z Vegasa korzystać, bo Vegas, kurde, za dużo RAMu żre. Za co idzie też render za bardzo wolno ten się robi. Więc no. Widzimy się chyba następnym razem w kolejnym odcinku z Resident Evil 2. Mając nadzieję, że to będzie druga i ostatnia sesja z tej gry. Woo! I am a robot! Nikt nie ma takich kocich ruchów jak ja. Dobra, to trzymcie się i cześć.